Kreksio i Kretes wkroczyli do wspaniałej sali, gdzie właśnie rozpoczynały się obrady komisji śledczej. Pozornie czarodzieje mówili jednym głosem. Pozornie. Bez wątpienia to jeden z nas. A według mnie za wszystkim stoi grupa trzymająca władzę pierścieni. Jeszcze przed chwilą mówiłeś, że lew, czarownica i stara szafa. Zaraz się wszystko wyjaśni, bo oto widzę dołącza do nas wybraniec z wynikami śledztwa. Ciekawe, kto to? Na pewno nie ja, ani ja. Reksiu, czy wiesz, kto z nas, oprócz mnie, jest tym, kto tak potwornie mąci? Tak, to docent Serpentus Snake. Aha, wiedziałem. Niemożliwe. Wiedziałem. Jak mogłeś? Tak to ja! Zwodziłem was tak długo, naiwniacy! Ale już za późno, za późno! Portus otworus, czary mary, bęc! Zaśmiawszy się okrutnie, zdrajca czmychnął przez czasoprzestrzenny portal. Tak to drań! Nie namyślając się długo, Reksio i Kretes podążyli za nim. Raz mały Tadeusz chciał wejść na kapelusz. Otwierał szuflady, lecz nie mógł dać rady. Powiedział mu Marek: obserwuj zegarek. Skorzystał Tadeusz z porady. Oż ty w kopiec kopany! A to co za polana? Reksiu, jak się cieszę, że jesteś! Mój pan uwięził mnie za to, że pomogłem ci uciec! Uwolnij mnie z tej klatki, a zaprowadzę cię do niego! Nie ma miejsca! Nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca. Otwieranie szuflad nie jest zbyt uprzejme. Jest duży kapelusz mu służy, bo urósł na raty od picia herbaty. Picie herbatki na stojąco nie jest zbyt uprzejme. Picie herbatki na stojąco nie jest zbyt uprzejme. Dobrym pomysłem wydaje się zacząć wszystko od końca. Oszalałeś. Nic, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Mam. On tam po prostu buduje wielkie jajo. Tak, ale mam lepszy pomysł. Wszędzie w domu, ale w domu najbardziej. I słuchajcie, i tak. I generalnie już się będzie mogło wydawać postronnemu widzowi, to znaczy temu, który jest po tej drugiej stronie, że... I wtedy... To? A w porządku, to ale nie mam wierzę, lepszy pomysł. Nie stara wierzę. Legenda, nie wierzę. To mówi, że jak wieża runie, to dzwon spadnie. Nie wierzę. Raczej nie. Sugeruję, żeby barwne ilustracje były jeszcze bardziej barwne. A w porządku, ale mam lepszy pomysł. No chyba. Za to mam doskonały pomysł na następny labirynt. Bynajmniej. Stara legenda to mówi, że jak wieża runie, to dzwon spadnie. Reksiu, jak się cieszę, że jesteś! Mój pan uwięził mnie za to, że pomogłem ci uciec! Uwolnij mnie z tej klatki, a za... Nie ma miejsca! Nie ma miejsca, nie ma miejsca. Gdy noc nadchodzi, a wkrótce ranek, czy to się godzi, tak nagle wychodzi? Na stole zostawić herbaty dzbanek? Wierzę. Nie. Nie ma miejsca! Nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca.
dum dum basior, dum dum dum, dum dum, dum dum, dum dum, bum 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 bum. Nie ma miejsca! Nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca. Otwieranie szuflad nie jest zbyt uprzejme. Jeśli chcesz urosnąć i dosięgnąć kluczyk, będziesz musiał odgadnąć trzy niezwykle trudne zagadki. Poproszę pierwszą zagadkę. Co to jest? Rano chodzi na czterech nogach, po południu chodzi na czterech nogach, wieczorem chodzi na czterech nogach, a także miałczy i pije mleczko. Oj, na kopiec kreta i Kilimandżaro. Aleśmy wdepnęli, Reksiu. Powiedz, że pies. Powiedz, że krowa. Powiedz, że dwie kaczki. Powiedz, że kaszalot. Dobrze. No to klops. Poproś o drugą zagadkę. Co to jest? Rano chodzi na dwóch nogach, po południu chodzi na dwóch nogach, a wieczorem gdacze i wysiaduje jajka. O matko! Powiedz, że kaczka. Powiedz, że pies. Powiedz, że kura. Powiedz, że hipopotam. Powiedz, że zając. Dobrze. To ponad siły małego kreta. Poproś o trzecią zagadkę. Co to jest? Rano chodzi na stu nogach, po południu chodzi na stu nogach, wieczorem chodzi na stu nogach i ma sto nóg. To ponad siły małego kreta. Powiedz, że kura. Powiedz, że pies. Powiedz, że stubia. Powiedz, że studentka. Powiedz, że stonoga. Dobrze. No, zaskoczyłeś mnie swoją wiedzą i błyskotliwością. Proszę, oto kawałek grzybka. Jak go zjesz, to urośniesz i dosięgniesz kluczyka. Ty, trudne były te zagadki, prawda? No, moja rola dobiegła końca. Znikam. Reksio zjadł kawałek magicznego grzybka i poczuł, że rośnie. Reksio zjadł ciasteczko i poczuł, że maleje. Reksio przekręcił kluczyk i po chwili biały królik był wolny. Moja zemsta będzie słodka. Chodźcie za mną. Już niebawem. Jeszcze minutkę!